MMA-terapia, szkolenia, psychoterapia, coaching, treningi. Siemka, z tej strony MMA-terapia. Słuchajcie, jakiś czas temu pomyślałem, że nauczę się nowego kopnięcia. Zobaczyłem je u Oskara Piechoty. To taki zawodnik MMA wagi 8-4, pewnie większość z Was skojarzy. No i co? Może coś, co nieco poopowiadam, jakie są refleksje moje na temat tego właśnie kopnięcia. Poczekamy na zwolnione tempo. No właśnie, robimy je tak, z przeskokiem dotykamy sobie dłonią podporę i wtedy wchodzimy z nogą tylną. Jakie są plusy tego kopnięcia? Podczas kopnięcia głowa jest schowana. Wydaje mi się, że może być to taka ciekawa technika, która jest taka zaskakująca, nieszablonowa w walce, więc to jest kolejny plus. No na pewno dynamika i energia tego kopnięcia jest niesamowita. Jeszcze w zasadzie nie sprawdzałem na worku, ale tak jak widzicie, wchodzi ona piętą. Jeszcze plus ten cały obrót i machnięcie nogą, więc można sobie wyobrazić, jaką to ma energię. O tak właśnie, wchodzi. A, tutaj już jest kolejne, czyli bez podpory. Robimy takie samo w zasadzie kopnięcie, tylko bez podpórki. Czekamy jeszcze, może będzie jedno zwolnione tempo. O, noga lewa jest przed nią, robimy tylko lekki krok. Ważny jest ten pierwszy zamach ręką i kończymy nogą. O, właśnie. Tutaj klasyczne z wyskoku obrotowe. I tak, pół taki przeskok, pyk, wybijamy się, obrót i kończymy nogą. O właśnie, teraz też jeszcze na tym treningu robiłem sobie takie trening takich szybkich nóg, że tak powiem. Próbowałem też to, co Ngannou. Francis Ngannou, taki zawodnik wagi ciężkiej, taki zręcznościowy trik. Tutaj jest wypad przed zejściem. Wracamy do pozycji i od razu z tej pozycji staramy się robić kolano ze skoku. Czy tutaj już szczerze, to już byłem po tak czterech w zasadzie rundach, najpierw na bieżni, potem na piłce, więc tej dynamiki już trochę brakowało, ale nie najgorzej tak wyszło. O, to jest właśnie to bez podpory. Jak ktoś wie, jak się to kopnięcie nazywa, to poproszę o tą informację. Wydaje mi się, że to kopnięcie, to zwłaszcza to, które idzie z ręką, z podparciem z ręką, no to ono pochodzi z capoeiry. Capoeiry. Nie wiem, jak dokładnie się to... O, właśnie. Jak się wymawia. No można je też fajnie łączyć z wszelkiego rodzaju innymi technikami stójkowymi. I tak właśnie też sobie myślałem z Adrianem, co tu jest takiego w nim fajnego. No na pewno to, że jest głowa jest podczas tego kopnięcia jest schowana. No chyba, że ktoś nas kopnie low kickiem, ale ciężko, żeby trafił z timingiem, przewidując właśnie taki obrót sprawy. Zresztą, jak poszukacie dobrze w internecie, to znajdziecie knockout właśnie z tej techniki. Tylko, że ona jest powtórzona, jest pierwsze kopnięcie jest jej trafione, drugie jest trafione. No i jak łatwo się domyśleć, właśnie wchodzi piętą, jest po walce. No, takie ciekawe urozmaicenie treningu. Nie wiem, jak to wchodzi w jakichś sparingach ani w zadaniówkach, bo jeszcze nie miałem okazji tego spróbować, ale jak spróbuję, to zdam jakąś taką krótką relację. Wydaje mi się, że też jego siłą jest to, że ono jednak jest wyprowadzane od dołu. Jak sobie wcześniej, jak przyjrzycie się wcześniej z zwolnionym klatką, znaczy zwolnionym ujęciom, to widać, że ono idzie od dołu. Także jeżeli trafi między ręce, to najczęściej pewnie trafi w szczękę albo gdzieś w te okolice. Zresztą każda technika, która jest mniej widoczna, idzie sobie od dołu, jest wtedy łatwiej nią zaskoczyć. Okej, to by było na tyle. Tutaj jeszcze takie frontkiki z wyskoku. Jeśli podobał Wam się filmik, to proszę o subskrypcję. Jest to już czwarty albo piąty odcinek. Zobaczcie sobie, jest on udostępniony z playlisty, także jeżeli będziecie chcieli zaczerpnąć jakieś wiedzy na temat technik walki w stójce stosowanych w MMA, to zapraszam na mój kanał, zapraszam do moich filmików. Aha, co do rozstrzygnięcia konkursu, to konkurs będzie rozstrzygnięty już w przyszłym, myślę, że w przyszłym tygodniu albo jeszcze w kolejnym, bo czekam z tym, z tego względu, że kończymy właśnie tutaj z bratem naszą małą salkę treningową i chciałbym nagrać właśnie w tej salce
tak aby przy okazji zaprosić Was na pierwsze treningi personalne, które odbędą się właśnie tutaj pod jednym adresem na Azaliowej 7. Będzie i salka treningowa, i gabinet psychoterapeutyczny. Także no, robi się tak coraz bardziej kompleksowo. Okej, dzięki za uwagę i do następnego filmiku. Pozdrawiam, cześć.